Zachód przygotował kolejną transzę sankcji na Rosję. Kreml już zapowiedział odwet. Tymczasem prezydent Ukrainy apeluje o zaostrzenie restrykcji i szybszą pomoc. W obliczu kolejnego rozlewu krwi na Ukrainie państwa zachodnie przygotowały kolejną transzę sankcji. Dziś widzimy niszczycielską rzeczywistość wojny na pełną skalę w Europie. Winna jest sama Rosja, zapłaci wysoką cenę. Przywódcy Unii Europejskiej opowiedzieli się za ogromnym pakietem sankcji, w tym w sektorze finansowym, energetycznym i transportowym. Sankcje spowodują wzrost inflacji w Rosji, erozję jej bazy przemysłowej, obniżenie inwestycji zagranicznych, podkreśla szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zostali nimi objęci także prezydent Władimir Putin i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przyjęliśmy wniosek, że uderzymy sankcjami we wszystkich, którzy odgrywają znaczącą rolę gospodarczą we wsparciu reżimu. Będą to także sankcje personalne na rosyjskich oligarchów, którzy współodpowiadają za atak na Ukrainę. This package includes financial sanctions. Pakiet ten obejmuje sankcje finansowe wymierzone w 70% rosyjskiego rynku bankowego i kluczowe przedsiębiorstwa państwowe, w tym w sektorze obronnym. But also key state-owned companies, including the field of defense. Państwa zachodnie decydują się zamykać przestrzeń powietrzną dla Rosji. Taki krok podjął też premier Mateusz Morawiecki. Rosja została także wykluczona z Rady Europy. Pytanie, czy takie działanie wpłynie znacząco na Rosję? Bez wątpienia Rosja bez Unii Europejskiej i bez Europy przetrwa. Pytanie, czy Unia Europejska, Europa przetrwa bez złóż energetycznych rosyjskich. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy uzależnieni w tak wielkim stopniu jak do tej pory. Zauważa profesor Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego. Dodaje, że to właśnie ze względu na powiązania z rosyjskim kapitałem państwa zachodnie uchylają się od radykalnych decyzji. Wciąż nie ma decyzji o odłączeniu Rosji od systemu płatniczego SWIFT. Dla Cypru wprowadzenie tego systemu SWIFT, czyli kontroli, a właściwie zakazu wykluczenia Rosji z przelewów międzybankowych, byłoby zagrożeniem może źle powiedziane, ale znaczy na pewno dużym uszczerbkiem dla cypryjskiego budżetu. Więc nie mówiąc już o tym, że podejrzewam graniczy to z pewnością, że mnóstwo rosyjskich firm czy oligarchów po prostu jest obsługiwanych przez cypryjskie banki. Ma tam swoje konta, w związku z tym tak naprawdę są pewnie jednymi z najlepszych klientów tamtejszych banków i stąd niechęć Cypru do takich działań. Przekonuje dr Bogdan Pliszka z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Z kolei Węgry mają podpisaną umowę na budowę elektrowni jądrowej, którą mają budować rosyjskie firmy. Przeciwne są także Niemcy. Von SWIFT wäre technisch Zawieszenie SWIFT byłoby technicznie trudne do przygotowania i miałoby ogromny wpływ na płatności w Niemczech i dla niemieckich firm prowadzących interesy z Rosją, ale także na płatności za dostawę energii. Tłumaczy rzecznik niemieckiego rządu, bo to za pomocą tego systemu Zachód płaci Rosji za surowce. Powstaje więc obawa, że Moskwa wstrzyma dostawy lub zacznie korzystać z chińskich rozliczeń. Im więcej sankcji zostanie na Rosję nałożonych, tym bardziej Rosja będzie wpychana w objęcia Pekinu. Już w tej chwili gospodarka rosyjska w dużej mierze jest właściwie uzależniona od gospodarki chińskiej. Bo Pekin nie robi nic za darmo, ale póki co gra swoją rolę, zwraca uwagę ekspert. Unia Europejska twierdzi, że wykluczenie Rosji ze SWIFT to tak zwana opcja atomowa i zostanie wykorzystana w najwyższej konieczności. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmuje, że proponowane przez Zachód sankcje to zdecydowanie za mało. Europa ma dostatnią siłę, żeby zatrzymać tę agresję.
Europa ma dość siły, by powstrzymać tę agresję, czego oczekujemy dalej od państw europejskich. Cofnięcie wiz przyznanych Rosjanom, wyłączenie SWIFT, pełna izolacja Rosji, wycofanie ambasadorów, embargo na ropę, zamknięcie nieba. Te propozycje powinny być teraz na stole, ponieważ chodzi o zagrożenie dla nas wszystkich, dla całej Europy. Agresję można jeszcze powstrzymać, należy to zrobić szybko. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань. Wszystkie sankcje spotkają się z odpowiedzią, zapowiada rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tutaj zadziała zasada wzajemności. To, czy będą one symetryczne, czy asymetryczne, będzie zależało od analizy ograniczeń, które będziemy musieli wprowadzić. Oczywiście w trakcie tej analizy głównym celem będą nasze własne interesy. Po wczorajszych największych w historii spadkach na rosyjskich giełdach, dziś indeksy idą w górę. Odbicie może być efektem działań Banku Centralnego Rosji, który zdecydował się na interwencję i uruchomił rezerwy finansowe do skupu rubli. Powstaje pytanie, czy sankcje Zachodu nie są zbyt małe, skoro nie tylko nie powstrzymuje to Rosji, ale Kreml zdaje się nie odczuwać ich konsekwencji.